Witam serdecznie. Witam w grze Rise of the Tomb Raider. Jesteśmy już w głównym mieście, w zaginionym mieście w Kitierzu. Dostaliśmy się tam ścieżką nieśmiertelnych. No i pomału, trzeba powiedzieć, zbliżamy się do końca. No nie będzie to jeden czy dwa odcinki, myślę, że to ze trzy albo cztery nawet. To tak dokładnie już teraz nie pamiętam, ale tak w tym mieście trochę pobuszujemy, bo trzeba porobić rzeczy. Mamy tutaj, jak widzicie, jedną kryptę do zrobienia, potem tu jest jeden grobowiec i będziemy się przedostawać w kierunku bramy. Jak pamiętam, jakąś bramę musimy rozwalić tak, żeby tam się dostać i jak to rozwalimy, to już będziemy tam wchodzili coraz bliżej. Dobra. Zawiodłem. Nie znajdę przebaczenia za moje grzechy. Splugawiłem ręce krwią w poszukiwaniu proroka, a teraz wszystko przepadło. Podczas oblężenia ludzie proroka zrobili coś niewiarygodnego. Wycelowali broń w lodowce i pogrzebali własne miasto. Zarówno żołnierze Mongołów, jak i ludzie proroka zginęli pod lodem. Han i jego horda wojowników nie żyją. Mieszkańcy Kitierzu są ranni i rozproszeni. Tylko ja przeżyłem w sercu tego miasta. Towarzyszy mi armia nieśmiertelnych proroka. Ich oczy płoną piekielnym ogniem. Nawet teraz polują wśród ruin na ocalałych najeźdźców. No i tak widzimy. Pomału poznajemy historię. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj nie znajdziemy. I wejdziemy do miasta. To są jakieś tylko grzybki. No dobra, to wjeżdżamy do tego miasta. Zobaczmy, co tam jest. Oj, 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 oj. Zapomniało mi się, że tutaj nie ma jak kucnąć. No, nieśmiertelni patrolują ulicę. Nie mogą mnie zauważyć. No właśnie. Momencik, niech się rozejrzy, bo ja tak nie... No mówię, kiedyś to grałem, a teraz nie do końca pamiętam. Muszę sobie przypomnieć, jak to się wszystko robiło. Żeby to sobie wszystko przypomnieć. Gdzieś tu pod nami jest drugi, jak widzieliśmy. Tylko że się nie pokazuje. Przez sekundę żeśmy go widzieli. Tam jest. Trzeba inaczej to załatwić.
Te dzwony też mają spadać jakoś, tak? To jest 5, trzeba usunąć. Tu jest jakaś sprawa do załatwienia. Ale jaka? Wejdź w interakcję. Coś trzeba podnieść, tylko z czym? A, już teraz sobie przypominam. Tam musimy to chyba podnieść. Wszystko to nie jest jeszcze to wszystko, co my tutaj mamy do zrobienia. Trzeba się uważnie rozglądać, co my tu mamy znaleźć. Najpierw tą miejscówkę sobie do końca badajmy. Nie chcę wyskoczyć, żeby nie natknąć się na któregoś z nieśmiertelnych. Popatrzmy, co w okolicy mamy. Koło żeśmy robili. Płonącą strzałę. Nie mamy płonących. Dobra. Tutaj też nie mamy nic do zrobienia. Aby podnieść. Mamy coś do podniesienia. No i jest to tak zrobione, że... Okej, możemy teraz podnieść. Niewiarygodne. Stylistyka tego malunku przypomina antyk. Ale tu widać pociąg. To przybycie Sowietów. Tam się mamy dostać. To jest coś do zniszczenia. Tam coś się świeciło. Momencik, jest. Coś widzę, że coś się zaświeciło. No, tak widzicie. Trzeba to wszystko znaleźć. I będziemy to sobie w tym kierunku właśnie szli, żeby to wszystko odnaleźć. Wszystko mieć. Się mapa zaktualizowała, to zobaczmy, co nam wyskoczyło. No tak, wyskoczyło nam pełno rzeczy, no i tak mówiłem, grobowiec, czyli tu jest wejście oczywiście z misiem, ale to sobie go zrobimy później, bo ostatnio wszystkie nasze aktywności były skupione na grobowcach, więc ten odcinek chciałbym poświęcić takiemu zbieractwu i przygotowaniu do tego, żeby pójść w tym kierunku, gdzie mamy się udać, a grobowiec zrobimy sobie w następnym. Niewykluczone, że jak zdążymy, to zrobimy sobie za tą barierą coś jest. Zrobimy sobie
to się nazywa? Kryptę. Nic nie możemy zbierać? Trochę dziwne, powiem szczerze. Ja wiem, że w tamtym kierunku mamy iść, tylko że ja chcę tak po prostu całe przetrząsnąć miasto od tej strony. Strasznie głośno mam, nie wiem co się dzieje. Dziki są. No to nie będę rzucał, przecież na razie mnie potrzebne. Coś z tym ustawieniem głośności się zmieniło, jest bardzo głośno. Słyszę jakiegoś misia. Jest tutaj wejście do grobowca. Ale musimy uważać, żeby nam jakiś nieśmiertelny na patrolu nie zauważył. I nie roz... I nas tutaj nie rozwalił, o tak powiem brzydko. Gdzieś tutaj są takie patenty. No tam widziałem chyba jednego. Dwóch. Nie jednego. Tam mamy się dostać, ale to na samym końcu. Najpierw sobie musimy tutaj wyczyścić całe przedpole. Tam coś jest. Tam się mamy dostać, ale na samym końcu tak obejdziemy wszystko już naprawdę. Tu mamy się też dostać na samą górę. W jakiś taki sposób, teraz nie pamiętam dokładnie. A chyba musimy najpierw tych dwóch wyeliminować, abyśmy sobie przypomnieli, o co tu chodzi. Jak mówiłem, pamięć mam dobrą, ale krótką. A patrząc na datę wydania gry, to grałem w to 4 lata temu. No to tak nie do końca wszystko się pamięta. Dobra, jeden idzie tu, drugi idzie tu. Znaczy, że można ich po cichu od tyłu załatwić. Przynajmniej jednego. Damski naszyjnik wykonany z bałtyckiego bursztynu.
Niewiarygodny kunszt. Na pewno należał do jakiejś szlachcianki. Obracam, tak jak to było na życzenie. Bo życzenie moich odbiorców oglądających odcinki jest najważniejsze. Dobra, co tu jeszcze mamy? O, dobra, zbierajmy. Strzałki się przydadzą. Wiem, że tutaj trzeba wejść na górę. Jakoś. Właśnie tak widzimy. Jest tu. Coś tutaj mi się przypomina. Tylko jak to było i po co to było i dlaczego to było? Nie za bardzo pamiętam. O, tu się wbija strzałki. To na 100%. Co my, gdzie tam wejdziemy? Tu, a potem... Aha, tam skok. No tak, trzeba byłoby. No i co dalej? No, gdzieś się dostaliśmy, no i nieuchronnie trzeba było tu wejść. Mamy jeden dzwon. Coś tutaj znaleźliśmy do przeczytania. Zdaje się, że zmorzył mnie sen. Tutaj, pod lodem, trudno określić porę dnia. Nieśmiertelny nie tracił jednak czasu. W miejscu, w którym poprzedniego wieczora została tylko kubka gorącego popiołu, teraz leży ciało o skórze białej jak brzuch śniętej ryby. Gdy tak patrzyłem, trup zaczął oddychać. Usłyszałem dziwne, jakby odwrócone rzężenie, gdy po raz pierwszy tego dnia zaczerpnął tchu. Wówczas spojrzał na mnie i w końcu poznałem go. Już raz zabiłem tego człowieka podczas bitwy, a on o tym pamiętał. Ponownie go zabiłem, miażdżąc jego nową czaszkę, zanim zdołał wstać, lecz jego prochy na nowo zaczynają się tlić. Nie będzie mnie tutaj, gdy się przebudzi. Zimne spojrzenie jego oczu było niczym obietnica. Będzie odradzać się raz po raz, niczym Feniks z popiołów, za każdym razem bardziej zdeterminowany, aby zakończyć moje życie. Jeśli zostanę, prędzej czy później dopnie swego. No, to dowiadujemy się ciekawych rzeczy. A co my tu możemy? Aha, możemy sobie przeskoczyć tam. Lub możemy sobie zjechać tutaj. No, ale aż tak się nie spieszymy. W Rywni nie jesteśmy. Musimy się dostać do tamtej części. Aha, potem żeby tam działać. Tak jest, no ale... Żeby tam się dostać... To my jednak musimy... Tam na samą... Aha, stamtąd żeśmy przyszli, to cośmy zjeżdżali. Dobrze, niech popatrzę. Chyba musimy się dostać do tamtego miejsca, o ile dobrze pamiętam. Tam mamy jeszcze jeden... Jeszcze... Tak, i tutaj wszystko się prowadzi tutaj, czyli tamtą stronę będziemy musieli sobie jeszcze obadać. Mamy tam jeden dzwon. I tam powinno być coś jeszcze się dziać. Dokładnie nie pamiętam. Aha! Coś tam będzie, zobaczymy. Chyba tam jest ta krypta. Nie, my nie chcemy przecinać linii, tylko chcemy na niej pojechać. Czyli wróciliśmy do miejsca, w którym żeśmy zaczynali całą przygodę. Popatrzmy, co się w okolicy mamy. Gorące...
To zrobione, to zrobione, to zrobione, czyli tutaj de facto, prawdę mówiąc, żeśmy zrobili prawie wszystko. Czyżbyśmy znowu nie mieli? Strzał z ogniem. Coś mi tu jeszcze brakuje. Wiem, że ja tu się coś jeszcze głowiłem bardzo mocno, tylko nie pamiętam nad czym. I dlatego tak podchodzę do tego troszeczkę z takim, że coś tu jeszcze musi być. Jakaś taka zagadeczka. No właśnie, coś z tym związanego, tylko co to było? To żeśmy zrobili. Z tyłu zostawiamy za sobą grobowiec. Tu zjazd, tu zjazd, tutaj ci pozłatwiani. Jakiś przeskok. Tam też jakiś przeskok, ale do czego? Tu żeśmy już byli, więc tam nic innego nie ma. No, chyba te flagi też są do spalenia. O ile dobrze sobie przypominam. No właśnie. Sztandary nieśmiertelnych. To nie będziemy tego wszystkiego robili na maksa, bo tak powiedziałem, my robimy tylko pewną część rzeczy. To, co jest nam niezbędne, bym powiedział. Obóz znajdziemy, to coś sobie udoskonalimy. To była gdzieś jeszcze jakaś skrzyneczka na dole, chyba. O ile dobrze pamiętam, tak? Nie pamiętam, tylko widziałem, bo... No cóż to jest? To się coś podświetliło. Tu podsłyszę. Dobra, na dziki nie będziemy polować, chociaż mu nie wiem czy... O, kasa chyba jakaś. Czy tam nie tutaj są? Tutaj opiekowano się chorymi. Ocalenie musieli cierpieć. Srebrny wazon. Był intensywnie używany i przemierzył świat. Jest na nim niewyraźny wizerunek proroka. Zdaje się, że tubelcy zaczęli handlować z ludźmi z zewnątrz. Są jakieś tutaj wizerunki. To nam niepotrzebne. Strzały i ucieka. No, niestety nie będę do niego strzelał. Jeszcze przyjdzie. Tu jest jakieś wejście.
taki kamuflaż, że tu nic nie ma ciekawego dla nas. Teraz się będziemy przenosić w kierunku tutaj, żeby potem iść w kierunku bramy. Wiem, że tutaj nie jest tak bezpiecznie. Tutaj ci nieśmiertelni się kręcą cały czas i trzeba na nich uważać. Te znaki są chyba mongolskie. Nie umiem ich odczytać. No i tak widzicie, mamy też tutaj dalej znowu... Nie. Jeden. A tutaj drugi. Cztery z ośmiu. Ojejku, to jeszcze... Spoko, spoko. Wiele rzeczy musimy tu znaleźć. Byśmy wyszli jednak tutaj sobie. Jest tam chodź nieśmiertelny. Jeden. No to już wiem, gdzie jestem. Ty nie wejdę na to chyba. No i załatwieni. To zatrupia czaszka się po kawie wbiła. Nie za bardzo rozumiem. Nie mogę zebrać tego już. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Dobra, tam dalej nie idziemy. Tutaj gdzieś jest ten nasz, to co my szukamy, czyli jest
Chyba tu w wodzie. Zobaczmy na mapę. Jesteśmy dokładnie tutaj. Zaznacz punkt. No tak mniej więcej, bo to tak... Nie no, tam wysoko? Nie, to się chyba do wody wskakiwało. Skoczmy do wody. Jest to, tak jest. Tu jest krypta. Valentyn, mistrz czasu. Mamy tutaj kryptę, wejście. Gdy ukończono budowę miasta, pierwsze pokolenie wyznawców podziwiało je. Jeden z nich, człowiek o imieniu Valentyn, spędził całe życie zgłębiając tajemnice czasu i jego biegu. Prorok wybrał go z tłumu i zapytał, co sądzi o mieście. Valentyn odpowiedział, że to błogosławione miejsce, że czas będzie płynął tu powoli, a Kitierz przetrwa niezliczone pokolenia. Prorok uśmiechnął się, bowiem wiedział, że znalazł dom, w którym jego lud będzie bezpieczny. Mistrz czasu. Miejmy nadzieję, że jakaś zagadka z czasem nas tutaj nie czeka. Woda. Raczej chyba tam trzeba się przesuwać. Tak, to wygląda, że to jest to. Zaktualizowano mapę. No i co z tego, że kasę znajdujemy, jak nic za tą kasę nie możemy kupić, bo cały czas nam brakowało. A teraz już na koniec, ja wiem, czy będzie sens jechać do tego sprzedawcy. Kołczan podróżny. Jaka umiejętność? A, tylko kołczan. No dobra. Umiejętności są gdzie indziej. Dobra, to wychodźmy stąd. Nie wiem, czy tu się coś... nurkuje czy nie? Nie, nic tu nie ma. Dobra, możemy wydostawać na powierzchnię. No, tu nie możemy, musimy tu wejść. Coś skoczyć tam. Dobra. Myślałem, że trochę bardziej skomplikowany będzie ten egzemplarz. Ale niestety to nie jest grobowiec. Zobaczmy na mapie, czy nam zaliczyło. Tak jest, zniknęło, czyli mamy zaliczony. Krypta jest 1 z 1, czyli kryptę mamy zrobioną. Tu jeszcze jakieś pieniążki zostały. Czyli de facto dwa listy, jakieś dwa przedmioty. Tu nie będziemy się pchać, bo tam wiem, że ciężko jest wejść do tego jednego.
już pomału będziemy mogli się zbliżać. Do tego, żeby zakończyli się z miasta. A nie, coś tu jednak było. Pamiętam, że tutaj się jakoś tak fajnie wchodziło. Tutaj była taka zagadka do rozwiązania. Jak tam wejść, żeby to zrobić? I w końcu tak, żeby tam wejść. Ale jak to było? To było jakoś inaczej. Coś. Raz mi się to pamiętam, że udało, ale co to było? Nie tak, momencik. Coś tam dostać. A żeby tam się dostać, to trzeba wejść. Wiem, że to jest dosyć skomplikowana operacja, żeby to zrobić. Ale tam jest jakiś fajna rzecz do zdobycia. Tylko teraz sobie przypomnijmy, jak to było. No tak, tutaj nie dostaniemy się. O właśnie, tam jest potem, trzeba tamtędy przejść. Czy my potem możemy... Nie, to nie jest nic takiego, żebyśmy my tutaj, musimy gdzieś dojść, ale jak tam dojść? Ha! Wiem, że kiedyś to zrobiłem, ale... Jak to było? To jest wyskok z tego na dół. I co? Przejście tu. Właśnie, coś to nie jest tak. Jak to było? Tu nie można się chwycić. To trzeba się tak dostać, jakoś było, żeby tamtędy wejść na górę, ale... Wiecie co? Teraz już nie pamiętam, jak ja to zrobiłem. Dobra, nie będziemy sobie tego... Chociaż ja wiem, że tu powiem pokazywać, jak to się rozwiązuje, wszystkie zagadki. Ale powiem, że... Zapomniało mi się. Musiałbym dłuższą chwilę pomyśleć, ale może to nie przy nagraniu. Bo to będzie jednak dosyć dłuższa chwila. Tu się nie da rady z tej strony wejść. Tam trzeba jakoś wskoczyć. Wiem, że to robiłem, ale po długich jakichś perturbacjach i bieganiu w końcu się znalazło, jak to trzeba zrobić. No nie wiem, czy czasami tam jak byłem, to tamtędy nie trzeba jakoś wejść. Ale dobra, damy sobie spokój z tym. A, mamy następny. Sztandar. Niech płonie. Tak mówiłem, tutaj jest jakieś przejście, gzymsik. Nęci mnie bo... stamtąd tutaj się zjedzie tylko, a tak nie wejdzie się.
Nie, nie, dobra. Nie szukajmy dziury w całym, naprawdę nie wiem jak to zrobić. Jest to do zrobienia, ale aż tak się nie będziemy nad tym zastanawiać. Tu jest jeszcze jakieś jedno wejście. Starożytna rzeźba przedstawiająca pogańskiego bożka. Może to bożek płodności? Pochodzi sprzed tysięcy lat. No, mamy kolejną. A, czyli nie mamy. Musimy sobie zrobić amunicję. I tu gdzieś po środku był dzwon. O, jest nawet. To przed nami. Musimy do niego dojść i go odczepić. Ale pójdziemy sobie tędy. Powinni być jeszcze nieśmiertelni, z którymi się powinniśmy trochę poganiać. Żebyśmy mieli sprawę rozwiązaną na później. W sakwie jest kawałek krzemienia. Służył do krzesania ognia. Każdy z mongolskich żołnierzy musiał być samowystarczalny. Ale już niesprawny taki do końca. Może dałoby się coś z nim skrzesić. Ale nie jest powiedziane co. Dobra, tutaj powinni być ci żołnierze jeszcze. Oni chyba się pojawią, jak ja tam bliżej podejdę. O ile dobrze pamiętam. Coś jeszcze było. Skrzyneczka. No, czy gdybyśmy chcieli tak na szybkiego, to już byśmy poszli tam i byśmy już no, zrobili sobie kawałek lokacji, ale jak powiedziałem, chcę tutaj przejść najpierw spokojnie część tutaj. Tam chyba jest też. Właśnie, będzie trochę kasy. Jakieś rzeczy. No, wejdziemy do środka, to potem znajdziemy obóz, w którym sobie jakieś usprawnienia zrobimy. No i mamy tutaj ten. Mamy tutaj dzwon. I skrzyneczkę kolejną. Tych skrzynek tutaj jest skolko godno. A to co to? To nie jest potrzebne nam. Jeszcze jeden nam został. To nawet nie wiem gdzie. Tak się porozglądamy. Tam na to nie można wejść. To nie jest tak, że wszędzie możemy wejść. Zobaczmy tak, czy się coś nam wyświetli. Jakiś dzwon duży. Tam byliśmy, tam nie było. Może tam, tam jest. Tam jest chyba w tej lokacji ukryty dzwon. Tam jest, tak. Tak sobie teraz przypominam. I tam dopiero ten dzwon można zrobić. No ale tam nie będziemy wchodzić.
Chyba, że sobie pomyślę, jak to zrobić, żeby tam wejść. Przypomnę sobie, ale to nie w tym odcinku. My w tym odcinku pójdziemy już teraz, żeby otworzyć przejście, bo zostało nam parę minut. Otworzymy sobie przejście, żebyśmy mieli wejście tam za kratę. Chyba bitwę trzeba będzie stoczyć w ogóle. O nie. Momencik, czy coś tu do góry jeszcze jest? Nic. Tu coś jest. To ostrogi. Używała ich mongolska konnica. Są dużo bardziej ozdobne i wystawne, niż mogłabym się spodziewać. Ale i tak są mocno zużyte. Ich właściciel był zamożny, a równocześnie był wojskowym. To ostatnia jest nasza lokacja, dlatego staram się ją zrobić tak dosyć... konkretnie, no jak widać, zostały nam jeszcze tu rzeczy, ale tak będziemy wracać i tak, bo będziemy od, następny odcinek będziemy zaczynać od tego, żeby wejść do grobowca. Grobowiec, żeby zaliczyć. Dobra, gdzie? Stajnie. Same kości. Nic więcej. I tam jest to wejście. Dobra, to od tyłu. Tak, ja tutaj weszłem. Aha, spadłem. Skoczyłem. O, nie można tędy sobie wrócić, tak by się chciało. Przyda się do strzałek. Wiem, że coś jeszcze tutaj było związanego z tu z wejściem. Z tą postacią. To ja tak kiepsko nie mam jakiejś porządnej broni. G
gdzież ta armia jest nieśmiertelnych. No, coś było takiego, że mi się zawahało wszystko i myślałem, że mi zatrzymała się akcja do końca. Znaczy, ktoś jeszcze musi być gdzieś. Nie za bardzo wiem, gdzie. Musimy sprowokować trochę. Tam z góry strzelają. Jeszcze ktoś? Muzyczka wskazuje, że ktoś jeszcze na nas poluje, ale nie za bardzo. Mamy... Nie mamy tu amunicji. Jest. Jeszcze gdzieś tutaj był ktoś jeden. No i teraz nam się odkryło, to widzicie, teraz będzie tam wejść, tylko trzeba po prostu... No i to jest, dlatego tak to było zrobione, okej. Czyli tak. Tam doskoczę tak daleko. Okej, i teraz musimy wskoczyć na to. Ja pamiętałem, że coś było, ale to w całkiem innej kolejności. I chyba musimy ten trebusz opanować.
nic nie możemy tutaj z tego zebrać więcej nic. Dobra. Chyba nam zapisało to. Muszę wyważyć bramę. Tu się schował i ja nie mogłem go znaleźć. Tak to z tego wynikało. No dobra, musimy to teraz... rozwalić bramę. Dobrze. Teraz muszę wystrzelić. No i? Pierwszym strzałem. Udało się. No dobra, udało się, ale... byśmy sobie spokojnie tutaj jakoś przeszli. Momencik, tu były jakieś takie właśnie... O, tak mówię, to jest tędy przejście. Musimy to... ładunków wybuchowych. O, ja cię przepraszam. A skąd ja ładunki wybuchowe zrobię? Nie pomyślałem o tym, że trzeba jakiś ładunek wybuchowy. Dobra, czy coś tu znajdziemy takiego? Do góry coś będzie. Czego można by było zrobić ładunek wybuchowy? No właśnie nie ma żadnej buteleczki, żadnej tej... To nie elegancko, powiem szczerze. A czy my możemy zrobić jakiś... nie z tego... nie mamy jakichś wybuchowych... Teraz tylko ten... no niestety, trebuszem tego nie wywalimy. Chociaż może. Nie ma żadnej... ciupinki, buteleczki, niczego. No nic, ale teraz będziemy mogli tutaj wrócić. Jak będzie potrzeba, to sobie wrócimy i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie to zrobić. Ja myślę jedną rzecz, że my tutaj sobie jesteśmy do góry i tutaj sobie zakończymy tą rozgryweczkę. Rozwaliliśmy wejście, żeby dalej po prostu pójść, ale ja tak sobie myślę, że mija nam godzina. Najpierw pójdziemy sobie zrobić, potem, tak popatrzcie, później sobie pójdziemy zrobić najpierw grobowiec i dopiero po grobowcu pójdziemy dalej, żeby po prostu mieć całą lokację jako taką zamkniętą i dopiero pójdziemy tam dalej, a stąd już jest droga prosta ku zakończeniu rozgrywki w tej grze. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Trochę takiego było biegania i chaotycznego strzelania. Ale to jest tak, zawsze kilka dni nie gram w daną grę i wracam do niej, a w tym czasie jakieś inne działalności prowadziłem. Zakończyłem opowieść o Pladze i zapraszam serdecznie. Naprawdę bardzo fajna gra, chociaż trochę krótka, ale no trudno się mówi, ale bardzo fajny zwiastun dla studia, które to zrobiło. Myślę, że będą, powinni na tyle na tej grze zarobić, że następna powinna być już bardziej... taka w formacie gier AA sandboxów. No to tyle. Dziękuję bardzo.